W internecie ukazała się wielce odkrywcza informacja, że post przerywany, a w zasadzie nie obiadanie się, ma znaczący wpływ na obronę przeciw komórkom nowotworowym. O czym my mówimy od początku, że przejadanie się nie jest dobre. No to będę, to jest jeden, to jest drugi punkt uzyskiwania długowieczności. I proszę Państwa, są niezbite dowody, że post przerywany ułatwia niszczenie komórek nowotworowych organizmowi. Natomiast jaka jest odpowiedź tak zwanej Big Pharma, czyli wielkich tego świata, którzy, no i systemu lecznictwa, oczywiście to lecznictwo, proszę mnie nie mylić z medycyną. Otóż, proszę Państwa, jaka konkluzja artykułu, który o tym mówi? Przeczytam. W przyszłości można sobie wyobrazić opracowanie leków, których przyjmowanie mogłoby wywołać obserwowane mechanizmy na komórkach nowotworowych bez konieczności praktykowania przez pacjentów przerywanego postu. I teraz, proszę Państwa, wielkie pieniądze. Oczywiście, no czyje to są pieniądze? Nasze, bo my płacimy na to. Będą pakowane w naukowców, którzy wykombinują coś takiego albo i nie, żeby naśladować naturalny post, naturalną głodówkę. No, rozsądni ludzie widzą, że to wszystko lipa. Natomiast po prostu trzeba nie przejadać się, bo przejadanie się jest jednym z głównych powodów różnych chorób. Dziękuję.